Odejmijmy więc tę naszą dzisiejszą
Chcieli więc ogarnąć tych, którzy nie są w stanie wyzwolić się o własnych siłach z tej choroby, którą jest alkoholizm. I naszą modlitwą ogarnijmy też tych, którzy bez swojej winy są wprowadzani w dramat choroby alkoholowej. Oddajmy nasze problemy, nasze troski Marii. Prośmy, aby ona dla nas była umocnieniem i siłą na drodze do wyzwolenia. Maryjo, Królowo i Matko nasza, pragniemy przyczynić się do przyspieszenia królowania Twojego poprzez wzajemną miłość i zgodę. Oddajemy się Tobie, Matko, jako narzędzie i jako pomoc Twoja, by stanąć w obronie rozbitych ludzi, by walczyć z nienawiścią, pijaństwem i niemoralnością. Jednakże cechuje nas słabość i nieudolność. Prosimy Cię pokornie, abyś nas natchnęła odwagą i siłą, mocą i wytrwałością. Pragniemy w każdym miejscu dawać świadectwo trzeźwości i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi. Prosimy Cię, Maryjo, o ratunek dla naszych braci, nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów, a zwłaszcza nałogu alkoholizmu. Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę, ulecz schorowy alkoholowy, opiekuj się ich rodzinami. Prosimy Cię o to, abyś jak najprędzej zapłodowała w narodzie trzeźwym, czystym, wiernym na zawsze Bogu. Amen. Polski, Ty, Szczur, Lowo, Barek.
Maryjo, Królowo, weź w swoje ręce nasze cierpienia, trudności i modlitwy. Zamień je na ofiarę za tych wszystkich, którzy będąc ludźmi fizycznie zdrowymi i silnymi, stają się słabi moralnie i sponiewierani przez nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Pragniemy, by nasza modlitwa i ofiara pomogły wszystkim tym, którzy swoją godność sponiewierali, przywrócić do normalnego życia, wyrzekając się wszelkich nałogów. Wierzymy, że każda nasza ofiara i modlitwa docierają do Bożego tronu przez Twoje ręce, Maryjo. I z ufnością składamy je za trzeźwość naszego narodu. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża,
się, Matko Najwyższego. Tak samo uwierzyłaś w godzinie Jego największego poniżenia. Właśnie tak, w godzinie krzyża, w godzinie najciemniejszej nocy świata, stałaś się Matką Wierzącą, Matką Kościoła. Prosimy Cię, naucz nas wierzyć i pomóż, aby wiara stała się odwagą służby i gestem przychodzącej z pomocą miłości, zdolnej współuczestniczyć w cierpieniu. Wejrzyj szczególnie na dzieci żyjące w rodzinach alkoholowych.
Panie, nad ich cierpieniem i nędzą. Prosimy, wysłuchaj ich prośby, aby przez całkowite wyleczenie się z alkoholizmu ich bliskich, domy znowu stały się ośrodkami dobra, nadziei, pokoju i miłości. Dzięki łasce.
na tych wszystkich, których mijamy, którzy nas proszą w swoich domach. Spraw, by nigdy nie doświadczali dramatu alkoholizmu. Spraw, by nigdy nie musieli cierpieć z powodu choroby alkoholowej. Spraw, aby zawsze byli w Ciebie zapatrzeni i pozostali Tobie wierni. Prosimy Cię, przyzywając orędownictwa i wstawiennictwa Twojej świętej Matki pod Twoją obronę. Wikariusza w tejże parafii, księdza Jarosława, który właśnie
Ksiądz biskup naszej diecezji powierzył mu bardzo trudne, ale jakże bardzo odpowiedzialne zadanie. Mianowicie przechodzi od 20 sierpnia do wyższego seminarium duchownego w Pyrku. Będzie ojcem duchowym. Będzie kształtował sumienie, wnętrze młodego człowieka, który ma stać się w kapłanem. I ciągle powtarza, jak ja dużo potrzebuję modlitwy. I dlatego bardzo, bardzo proszę, zapewne w jego imieniu, w moim imieniu, zabierzcie go do Matki Boskiej. I pomódlcie się również nie tylko za nas, dla tych, którzy przychodzili, ale w jego intencji. A teraz, zanim błogosławię wraz z księdzem Jarosławem, proszę o powstanie, odmówię modlitwę do świętego Andrzeja. Boże, Ty prześwieć Twojemu Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy górnikiem współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej Bobola Męczy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w bytności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. A zatem, księdze Jarosławie, zapraszam. Niech Pani modla słowa i otrzymałem piękne błogosławieństwo. Tak, które będę mówił. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystus. Bogu niech będą dzięki.
Śpijcie dobrze. Thank you.
Piękna scholka, naprawdę. Scholka pod tytułem Zamknij się. Tak w czasie drogi to śpiewacie? Jak nie pada, też. Nawet jak pada, to jest. Jakiś szlagier wasz? Taki? Jest szlagier? No to, to będzie piosenka o nas, nie? A no to, no to. Panie, Ty otwierasz nasze oczy.